Member joined. Kurwa. Nie, no nie, ale ci pokonałem na tym pingu, to jest jedno. Bo, zobaczcie na tym pingu, proszę. No, 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 dobra. Tak. Pobawię się, czekaj. O kurwa. Zabiłem kolesia tą taktyką na szybkie obroty, dawaj ktoś. No, bo ja nie wiem co się dzieje, tu się kręcę, nie? Zabiłem kolesia. Dobra, skończ, a potem was. On! Jakby to obronił? Nawet nie bronił się. Gdzie to masz? O, patrz. Uuuu, cię uciało. Ej! Lol, potrójny ten, zmyłka. I weden, co? No mi to nie działa. No bo to jest twoja taktyka, to na ciebie to nie działa. Właśnie nagrywam dla was filmik. Spoko. Lol. Yeah, right. O kurwa. Kto chce się zmierzyć z kręciołkiem? To nagraj, bo ja siebie nie widzę, tylko jak się kręcę się. No już nagrał. Czekaj, tu zdejmę czapkę. Gdzie? Czek.
jestem Siluino. Widzę cię. A ja się kręcę gdzieś, nie wiem gdzie. Mojego prezydenta. Kolejny, widok. Opowieść. Nasza opowieść rozpoczyna się w Imperium Boga Jedynego, potężnym państwie osiągającym właśnie szczyt swojego rozwoju. Rządy w Imperium sprawują dwie osoby reprezentujące władzę świecką i kościelną. Święty Protektor, dowódca armii i najwyższy patriarcha, duchowy przywódca Imperium. Nowy, bezwzględny patriarcha imieniem Ichthyus Granitas przejął kontrolę nad Imperium. Miasto Boga Jedynego, Telemagna, stało się centralnym ośrodkiem władzy i bogactwa, a nowo wybrany święty protektor, Karlem Agnus, jest tylko figurantem patriarchy. Imperium poczęło chylić się ku upadkowi. W mieście krążą pogłoski o nadużyciach mających miejsce w pałacu patriarchy, o poświęceniu ładu i cywilizacji na ołtarzu ambicji. Wszyscy, którzy próbują przeciwstawić się władzy patriarchy, znikają w tajemniczych okolicznościach lub nagle zmieniają zdanie. Stanowiska państwowe obsadzane są poplecznikami i marionetkami nowego władcy. Protestująca arystokracja jest masowo aresztowana na podstawie fałszywych zarzutów, zdrady lub herezji i skazywana na śmierć albo banicję. Ludzie żyją w strachu i niepewności jutra. Wszyscy, którzy nie są wyznawcami wiary w Boga Jedynego, cierpią prześladowania. Armia, zamiast chronić kraj przed zewnętrznymi zagrożeniami, zajmuje się uciskaniem tzw. wrogów publicznych. Niezadowolona arystokracja zwraca się do barona Krawantu, Almaryka i jego młodego syna Artosa z prośbą o przejęcie władzy. Kierując poczynaniami Artosa, decydujesz o przyszłości rodu Krawant. Czy młody Artos zdoła przeciwstawić... No to weź tam walnij mu nick i ogólnie. Aha, teraz powinien być. Tak. Tak. Zabijam dla pieniędzy. Ty płacisz, ja rozruszam. Będzie można plądrować tak długo, jak mi będziesz płacić. Tak jest! Tak! Kto lubi samobójcze, gdzie to nie wpadę do mnie? Na pewno wiesz, co robisz. No dalkuła podejdź.